Szczęść Boże w 19 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Ty, który idziesz za Chrystusem i naśladujesz Go, który żyjesz Słowem Bożym, który rozważasz prawo dniem i nocą, pozostawaj zawsze spowitym w Ducha Świętego i nigdy się od Niego nie oddalaj. To słowo Orygenesa. To są słowa, które możemy wydrukować i zawiesić przy drzwiach, żeby pamiętać o nich, będąc w świecie. Zapewne często jesteśmy inni na zewnątrz, a inni w domu. Czasem te różnice są spowodowane otoczeniem. Czasem strachem, by nie pokazać za dużo, że jestem wierzący. W domu czuję się swobodnie i mogę okazać słabość, ale nie na zewnątrz, bo tam mnie zniszczą. A może jest odwrotnie. To w świecie jestem pokorny na pokaz, a w domu zmieniam się w tyrana. Tak jak sługa, który pod nieobecność Pana pokazał swoje prawdziwe oblicze. Przejął panowanie nad nie swoją własnością, ale zaczął iść swoją drogą, bo oczekiwanie i czuwanie było dla niego nużące. Zapominając o wskazówkach, zaczął odchodzić od tego, co do niego należy. Znając wolę Pana, niczego zgodnie z nią nie przygotował. Zasłużył na chłostę, jak mówi Jezus. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Większość z nas ma dostęp do narzędzi rozwoju swojej wiary, o którym naszym dziadkom się nie śniło. Bóg nie dał nam Pisma Świętego, przykazań, chrztu, parafii, duszpasterstwa, portali katolickich, książek religijnych, rekolekcji, blogerów katolickich, nie wiadomo czego jeszcze, po to, żeby kiedyś powiedzieć ci: miałeś miliony okazji, żeby rozwinąć swoją wiarę, a ty nie skorzystałeś z nich. Dał nam to wszystko dlatego, żeby jeszcze bardziej ułatwić nam zdobycie Królestwa Niebieskiego. Dostaliśmy dużo i Bóg powiedział nam, jakie ma plany wobec nas, właśnie po to, żeby jak najłatwiej było nam zrealizować Jego wolę i żebyśmy czuli, że to Królestwo Boże jest już obok nas. Abraham też wysłuchał, jakie Bóg ma plany względem niego. Można powiedzieć, że zgodził się na wszystko, choć nie wiedział dokładnie, jak to będzie. Złożył podpis na czystej kartce, na której Bóg stopniowo zapisywał kolejne wydarzenia. Na starość został ojcem. Opuścił miejsce swojego życia, by zacząć żyć w nowym, nieznanym kraju. Gdy inni stukaliby się w czoło, mówiąc, że zwariował, on uznał siebie za pielgrzyma i gościa na tej ziemi, nie pragnąc niczego na własność. Dzięki temu osiągnął szczęście. Kiedy i dziś Jezus mówi o nocy i zaleceniach dla sług, by czuwali, to Jego słowa możemy odnieść do naszego życia. Czasem dla świętego spokoju robimy to, co mamy zrobić. Nic więcej, nic mniej. Ale częściej uważamy, że niektóre decyzje są bez sensu, jakby oderwane od rzeczywistości. Nie patrząc perspektywicznie, nie dostrzegamy, że taka jedna decyzja może mieć wpływ na całość naszego życia. I rzucamy to, zaczynając żyć po swojemu. Wydaje nam się, że tak będzie lepiej. Oczywiście dla nas. Nie na tym jednak polega wierność i służba. Jezus, zwracając się do swoich uczniów, uczy ich troski o powierzony im lud Boży. Posługując się pewnymi przypowieściami i porównaniami, wyznacza taki styl życia, który powinien charakteryzować ludzi Kościoła. Papież Benedykt XVI, mówiąc o czuwaniu, stwierdza, że czuwanie oznacza po pierwsze, że człowiek nie zamyka się w chwili teraźniejszej i nie poddaje się rzeczom dotykalnym, lecz patrzy ponad rzeczy przemijające oraz ich natarczywość. Istotne znaczenie ma kierowanie ku Bogu niczym nieskrępowanego spojrzenia, pozwalające otrzymywać od Niego kryterium właściwego postępowania i zdolność do Niego. Czuwanie oznacza przede wszystkim otwarcie na dobro, prawdę i Boga wśród niezrozumiałego często świata i w centrum władzy zła. Oznacza, że człowiek całą siłą i z wielką trzeźwością usiłuje czynić to, co słuszne, kierując się w życiu nie własnymi pragnieniami, lecz drogowskazem wiary. Nauka Jezusa sugeruje, że skarbem nie jest to, co człowiek uważa za skarb, ale to, czemu w praktyce poświęca się swoje siły, z czym się przebywa i rozkoszuje. Filozof Epiklet wyraził to słowami: kto o co zabiega, tym również się kocha. Ewangelia odsłania przed nami właściwą hierarchię. Objawia nam, co jest największym skarbem. Jeśli w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o Panu, który wraca w nocy z wesela po to, by obsłużyć przy stole swoje sługi, to czy tak postępuje któryś z wielkich tego świata?
Pan z przypowieści czyni tak, ponieważ słudzy są dla niego skarbem. Czuwanie chrześcijańskie nie jest więc bezczynnością, lecz praktykowaniem miłości. To powiększenie skarbu nie tyle przez gromadzenie i budowanie kolejnych spichlerzy, lecz przez rozdawanie tego, kim jesteśmy i co otrzymaliśmy od Boga. Czuwanie oznacza w Biblii całkowitą dyspozycyjność sług względem ich Pana, a także wierne wypełnianie poleceń. W tej postawie kryje się również oczekiwanie na powrót Pana, by przyjąć Go, gdy wróci. W końcu też wyraża radość z uczestniczenia w świątecznej uczcie. Usługiwanie przez Pana swoim sługom, jak komentuje papież Benedykt, jest pewnością nadziei, że Bóg otrze wszelką łzę, że nie ostanie się żaden bezsens, usunięta zostanie wszelka nieprawość i przywrócone będzie prawo. Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości. Więc niech przepasane będą biodra wasze i zapalone pochodnie, bo Bóg pragnie mieć u swego boku dobre i wierne sługi, którzy znają Jego wolę i zdają sobie sprawę z tego, jaki On jest dobry i wyrozumiały, a jednocześnie sprawiedliwy i wymagający. Do zobaczenia z Panem Bogiem.